Cześć wszystkim, to ja Gociel i witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Cholera, jak ja dawno tego nie mówiłem. Tak, dawno. No dobra. Słuchajcie, to jest taki szybki film. Jak widzicie, przedostatnim filmem na kanale jest Co dalej? Czekajcie, aż sam muszę sobie otworzyć. 2000 years later. Przedostatnim filmem na kanale jest film Co dalej? Później pojawił się odcinek z Nimolda, a dalej nic. Kompletne nic. Głównie dlatego, że mnie trochę średnio zadowolił ten odcinek z Rima. Jeżeli chodzi o wyświetlenia, to stwierdziłem, a pierniczyć to przerwa. Wrócę na wakacje. Jest połowa wakacji, a ja dopiero teraz niby wracam. W ogóle coś nagrywam. Chociaż zapomniałem, trzeba oddać, że nagrałem te dwa shorty. Bring Rex Your Back i data premiery Minecrafta 1.19. I zastanawiam się, co ja mam teraz zrobić. Opowiem wam się. Popatrzyłem sobie trochę na kanał i to jest tak. Crusader Kings 2 jest stare. Rimworld już trochę się przejadł. Europka bez DLC-ków się. EOC. Powiem tak, Age of History, dawniej Age of Civilization, to jest po prostu tragedia. Tego się nie chcę komentować. Jak dla mnie, to ja po prostu nawet tam wyczerpałem możliwości robienia czegokolwiek. I ta gra po prostu mi się turbo przejadła. Ja nie mam żadnego powodu, żeby w nią grać. Jest turbo nudna, turbo szablonowa. To było do zrobienia, to praktycznie zrobiłem. Bo nie wiem, czy chce mi się bawić w to każdą formowalną nację, a poza tym w ostatnim czasie też Age of Civilization nie robiło dobrych wyświetleń. W ogóle w ostatnim czasie nic nie robiło dobrych wyświetleń. Więc się zastanawiam, co zrobić dalej. Jeżeli mam wrócić, powiem szczerze, zastanawiam się nad gameplay news, ale w formie shortów. No powiem szczerze, że nie mam tego pojęcia, co mógłbym nagrywać. Dawajcie w komentarzach, jakie gry chcielibyście dalej widzieć z tych, co się pojawiały dotychczas. Może jakieś nowe propozycje. Powiem szczerze, że trochę się zastanawiam. To teraz pewnie wiele osób mnie zje. Ale wakacje dużo sobie grywam w Minecrafta na modzie Władca Pierścieni, na serwerach multiplayer, no i wiecie, własne frakcje, tego typu rzeczy. I się zastanawiałem, czy może by tego nie nagrać, aczkolwiek nie wiem, jakby się to przyjęło. I bardziej wytrwali będą pamiętać, kiedyś były drobne streamy z Minecrafta lotrowego. No i dobra. To chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Materiał jest robiony turbo całkowicie na spontanie. Więc nie wiem, jak i co z tego wyszło. No cóż, dajcie znać w komentarzach, co ja mam teraz bitny dalej zrobić z kanałem, z życiem, etc., etc. No bo powiem szczerze, YouTube'a ja lubię. Lubię nagrywać, no ale nie mam co. I chyba już to, co nagrywam, nie sprawia wam frajdy, a przynajmniej nie sprawia frajdy tylu ludziom, co kiedyś. No i cóż, no dobra, ja będę leciał i do zobaczenia w następnych materiałach, o ile się pojawią.